No, cześć Nina. No, cześć, cześć. No, słyszę, że grubo tam było. No, ale to jest naprawdę nie do opisania i nikt mi nie wierzy. Ja wiesz co, nie mam jakiejś. Oglądałam Archiwum X i ciekawi mnie niebo i naprawdę patrzę w niebo i obserwuję. Jeszcze jedno widziałam dziwnego, które jeszcze jedna pani tu widziała i też by umiała opowiedzieć. Taki czarny słup jakby na niebie. Czarny, ale to było szerokie. Raz w życiu to widziałam, ale to było dawno temu, słuchaj, dawno temu. A Natomiast, ile lat gdzieś tam? a to było 8 lat temu i widziałyśmy, stałyśmy, patrzyłyśmy na pustynię Błędowską i to był taki jakby słup czarny na niebie i takie, a to wygląda jak słup taki, wiesz, z daleka. I takie jakby w chmurach ten słup był, takie czarne. I patrzyłyśmy i delikatnie to się posuwało. To była Kurczę. zima. I to widziałyśmy z taką panią właśnie tutaj z Kluczy, bo ja jej nawet zwróciłam uwagę, bo chodzę biegać gdzieś tak po lesie tutaj, po tych okolicach, pustyni Błędowskiej. I wracałam i akurat, no pokazuję jej ona, ja mówię, czy pani widzi to, co ja? Ona mówi, no tak, mówi, co to jest? I tak stałyśmy, patrzyłyśmy, a wiesz, a ten słup jakby taki. Tylko, że to było już dawno temu, ja miałam stary telefon, no teraz to można spokojnie filmować. Już mi Mariusz powiedział, żeby filmować, gdybym cokolwiek widziała, ale tak na razie to chyba 2 razy się zetknęłam tak poważnie. To był ten czarny słup, taki dziwny, który się przesuwał po niebie, jakby od góry i od dołu w kłębie chmur, wiesz, takich Tak, czarno-szarych. tak. Ale jakby to wygląda jak taka tuba i u nasady u góry jakby takie kłęby i na dole tak jakby kłęby chmur. I to się tak przesuwało. I to było ogromne. I to dziwne, że niebo było, wiesz, to była zima, to było szare niebo, nie było chmur jako takich, a właśnie ten słup się tak przesuwał. I myśmy stały, patrzyły, patrzyły, patrzyły. Zdziwione, co to jest w ogóle. A ja wtedy nawet aparatu nie miałam, bo to był kawałeczek od domu, no nawet nie mogłam zrobić. Natomiast to, co widziałam z moim dzieckiem, jak wracałam z wakacji z moimi synkami parę lat temu też, no to ten miał 10 lat Mikołaj i Mikołaj mi z daleka powiedział, jak jechaliśmy od strony Krakowa, tam jest takie miejsce Kobutek, taki lasek jest przed Olkuszem. I słuchaj, i on Mikołaj do mnie mówi, zobacz, jakie tam światełko kolorowe. Ja mówię, wiesz co, ja mówię, to jest chyba komin z Olkusza. On mówi, nie, mama, zobacz, bo tam są niebieskie, czerwone, takie dziwne. I to z daleka było. I my jedziemy, to była gdzieś noc, bo wracaliśmy z wakacji. Jedziemy i widzimy takie właśnie te światełeczka. Cały czas, słuchaj, w jednym miejscu to wisi. Niebo było ciemne, ale nie takie, nie czarne, tylko takie granatowe niebo było, więc widać było zarys. I nad lasem w jednym miejscu wysokość, no tak jak ci napisałam, no trudno jest mi ocenić, no ja w tej chwili. Ja bym mogła powiedzieć według, ile ten blok będzie miał? Poczekaj, 16, 14 metrów, widzę, pięter. No tak, 12-14 gdzieś chyba. Bo tak próbuję, wiesz, sobie wyobrazić blok jakiś, bo u mnie tutaj, gdzie ja mieszkam, są pięciopiętrowe, no to gdzieś tak 12-piętrowie. I jest taki zarys takiego czegoś okrągłego, spłaszczonego, czarne. I to wisi. I słuchaj, i my jedziemy, a to wisi w miejscu, widzimy. I światełka czerwone, tak delikatnie, ale nie mieniące się tak, tylko tak jakby tak delikatnie wibrujące, delikatnie. Wiesz, tak jak palcami to ruszasz, o. Światełka czerwone, niebieskie i takie białe, granatowe właściwie te światełka. I powiem ci, że ja jak wróciłam, aha, ja przejeżdżamy obok tego, ale ja sama wracałam z dziećmi, więc bałam się zatrzymać na tej drodze. Bałam się, no bałam się gdzieś tam, nawet chyba nawet nie wiem, chyba nawet chciałam, już nie pamiętam, ale ten syn starszy do mnie mówił, bo młodszy to mówi, żebym się nie zatrzymywała, bo on się tego boi, wiesz. No Bo to tak. autentycznie widać było. I to ci może mój syn, który ma teraz 15 lat, no to było 5 lat temu, widzisz, 4-5 lat temu. I to może mój syn ci powiedzieć, on ci to może opisać, także nie mogliśmy mieć 2 razy tej samej wizji, prawda? No tak. No nie może być, żeby dwie osoby, bo ja czasem mu mówię, Mikołaj, pamiętasz na Kogutku? On mówi, no świetnie pamiętam, mówi, świetnie pamiętam. I to wisiało właśnie w jednym miejscu nad lasem, nad drzewami, A jak się nad skończyło, jak tam. się skończyła ta obserwacja? Jak się skończyła? No wiesz, ja byłam wystraszona, godzina gdzieś, nie wiem, 23, 24, no nie wiem, jakoś tak w nocy. Wiesz, ja kiedyś takiej wagi może nie, znaczy
Zawsze ciekawostki mnie interesowały, jakieś takie dziwne, natomiast no wiesz, no sama z dziećmi wracałam po iluś tam, po 6 godzinach jazdy samochodem, więc to wiesz, to taki człowiek był trochę umordowany, bo zmarł tamtędy wracaliśmy. I no i co? No i ja tak powolutku, no chciałam tam chyba stanąć, już teraz to już tak mi, ale bałam się. I wiesz, to odjeżdżaliśmy i jeszcze w lusterku samochodu widać było cały czas i Mikołaj właśnie odwrócił się, mówi, mama, cały czas to tam wisi. Cały czas wisi. No ciekawe, ciekawe. No to jest bardzo ciekawe. Ja ci powiem, że ja opowiadałam różnym osobom, nawet gdzieś tam chyba napisałam o tym, ale nikt mi nie wierzy, a ze znajomych to nigdy. Zaczynają mi zmawiać, że może jakieś światełka laserowe. No wiesz, ja nie jestem na tyle naiwna, wiem jak wyglądają światełka laserowe, czy jakieś takie, wiesz, te efekty laserowe. To jest zupełnie coś innego. To był dokładnie zarys czegoś, co jest takie nie płaskie zupełnie, ale sprawiało to, wiesz, to tak jak piłka od rugby trochę takie, tylko taka bardziej okrągła, wiesz, czyli gdzieś tak spłaszczony trochę, no nie kula, nie talerz zupełny, tylko taki właśnie, ja tak mogłabym to narysować na przykład, wiesz, z daleka ten zarys. No to weź to narysuj, jeżeli możesz i wyślij. Ja ci to narysuję i to na 100% i nikt mi nie mówi, że to było coś innego, ponieważ nie jest możliwe, gdybym była sama, to mogłam przytnąć wizję, mieć, nie wiem, jaką, nie wiem, ktoś by mógł mi coś mówić. Ale nie dwie osoby, kiedy moje dziecko to zauważyło pierwsze, bo ja byłam skupiona na drodze i dopiero on. Ja ci to narysuję mniej więcej nad lasem, jak to wygląda i ci wyślę i na 100% i w którym miejscu to było. Wiesz co, jakby będę jechała do Krakowa, to ci nawet mogę wysłać namiary, GPS-ie wpiszę, wiesz. Wiesz, i wymyślanie jakichś takich bzdury, ja bym się nie bawiła w jakieś takie bzdury. To, co widzieliśmy, to widzieliśmy. To, co ja widziałam, mój syn widział i ta fryzjerka pani widziała. I to widzieliśmy i tego nikt mi jakby w głowie nie wyrzuci, wiesz. Słuchaj, a ten... Ja nawet dzisiaj leżałam i myślałam o tym. Naprawdę, dzisiaj leżałam i tak sobie myślałam rano, że gdybym wtedy miała ten telefon taki... jakiś lepszy, no, a ja wtedy miałam, bo to było parę lat temu chyba, jeszcze starą miałam Sonówkę, ale fajne, nie Sonówkę, tylko Samsunga, bo ja Samsung od początku, no i, ale w ogóle do głowy mi nie przyszło, bo aparat gdybym miała, że jak ja żałuję, że wtedy coś nie próbowałam zrobić tego zdjęcia, bo to jest, próbowałam to przegryźć parę razy, powiem ci, że czasem raz na jakiś czas, właściwie spytam się tego starszego syna i mówię, czy pamiętasz, on mówi, no ja to nie pamiętam, no, widzieliśmy i to widzieliśmy na 100%. Słuchaj, a powiedz mi, tak, jaka była odległość między wami a tym obiektem? Jak daleko żeście stali od tego? To zaraz ci powiem, bo to była droga. Zaraz tak jak gdyby my byliśmy prostopadła, w linii prosty od tego statku, nie wiem czego, linia prosta w dół jakby była, ja nie wiem ile mogliśmy być, 100 metrów góra. No to słuchaj, to od, od brzegu tego, 100 metrów, dlatego mówię ci, to było bardzo duże. A nie poczuliście się jakiegoś oddziaływania na siebie, ani nic? Nie, właśnie nie. Odchodzi, że nie. Aha, no bo słuchaj, ja u mnie było... To była cisza, to w ogóle była cisza. Cisza. Nic nie było słychać, wiesz, była cisza, zupełna cisza. Nie było słychać nic, żadnego huku, nic, bo była cisza. I tylko te światełka wokół. Aha, i zarys, taki jak ci wysłałam. Aha, ale on się nie, to się nie poruszało? Nie widać było? Nie, tylko tak jakby pulsowały delikatnie te światełka wokół. Pulsowały tak delikatnie, wiesz, tak jak lampki są na choinkę, które tak delikatnie zmieniają te kolory, ale cały czas widzisz te kolory, tylko tak jakby delikatnie. Ja wyślę ci nagranie z Kanady o bardzo podobnej obserwacji, o której ty mówisz, a ty porównasz sobie i powiesz mi, czy to było dobra. Podobne. Bo tam dobra, był też wisiał potężny spodek właśnie nad lasem, tylko że facet to zarejestrował, nie? No to wyślij, to ja ci powiem, no czy i, to jest to. Słuchaj, i głupawe teksty takie, jakie rzuciło potem wojsko, że to był śmigłowiec Sikorski, odbił się od kadłuba. Nie, to jest po prostu katastrofa, gdzie widać... Nie. No. Nie, znaczy, ja nie widziałam tego, ale na przykład mnie nikt nic nie wmówi, ja ci już mówiłam. Nikt mi nie wmówi, że to były światełka z czegoś do czegoś jakieś. Nikt mi nie wmówi, bo to niebo było ciemne, ale wiesz, są noce takie, powiedzmy, ciemne, ale nie czarne. A to ewidentnie na tle tej nocy
wieczoru, no nie wiem, nocą, ciemno było. Miał ciemny zarys. Całe wszystko miało ciemny zarys. Więc było widoczne. Ja jechałam, prowadziłam, to patrzyłam i komentowaliśmy. Zobacz, co to jest? Komentowaliśmy. Nawet chyba tam przystanęłam. Nie pamiętam jeszcze, czy dzwoniłam, czy przystanęłam, ale bałam się, bo młodszy synek spał, a Mikołaj się bał. Mój syn się bał, starszy. On się bał, żebyśmy odjeżdżali, bo ja tak z nim rozmawiałam. No, żebyśmy odjeżdżali, żeby nie stawać, bo ja jestem ciekawska wszystkiego, wiesz, ja jestem ciekawska, ale mam wokół ludzi, którzy są bardziej strachliwi, a ja jestem bardzo ciekawa. Ja odejdę od dystrybutora, bo telefonu używam. Mhm. Dobra. Słuchaj, to czyli tak, jechaliście samochodem, która była godzina? Przecież to była 22.30, 23.00, no tak, nie wiem, to ciężko jest mówić, to było ciemno, a było lato. To było daleko od waszego domu? Daleko byłaś wtedy od domu? 20 kilometrów. Aha, czyli jechaliście do domu? Tak, tak, do domu, od strony Krakowa. I to jest nawet, powiem ci, to jest taka miejscowość, jak sobie znajdziesz na trasie Ołtusz-Kraków, znajdziesz sobie taką miejscowość Kogutek, wpiszesz sobie Kogutek. Jak ta miejscowość się nazywa? Kogutek. Koguty? Kogutek. Aha. Kogutek, tak? Tak, Kogutek. Ja się tak dziwnie, no nie Kogucika, ale Kogutek. No ale powiedz mi, jakie było położenie tego obiektu? On był między dwoma wsiami, czy gdzieś wisiał w okolicy wioski? Nad lasem. Nad lasem. Tam taki był pusty zajazd taki i właściwie tak jakby częściowo nad tym zajazdem taki, ale oczywiście na wysoko, wiesz, gdzieś na 12, tak na wysokości 12 pięter. Aha, czyli on nie wisiał bezpośrednio nisko nad lasem, tylko na pewnej wysokości nad lasem? Nad lasem, no tak, nad lasem ileś tam, 10-12 pięter może, no tak, wiesz, to tak jest mi trudno ocenić teraz, ale 10-12 pięter jak jest nad lasem. I tam się rysował taki okrąg, że tu widać było, że to był talerz, tak? Tak. I jakie kolory miały te światła? Wiesz, to tam były czerwone, wydaje mi się, na pewno niebieskie. Zielone, tak mi się wydaje, że takie były. To znaczy, na pewno w oczach mam zieleń, czerwień i niebieski. Już nie pamiętam, czy były białe, tak chyba też, ale główne podstawowe kolory to była właśnie czerwień, zieleń. I niebieski. Niebieski, taki granatowy, taki. Mhm. Ale to wirowało dookoła, czy te kolory się zmieniały? Cisza. Tak, one tak jakby delikatnie te kolory. Tak jakby, poruszaj sobie tak palcami jak fala, no, tak mniej więcej te kolory delikatnie. Takie miałam wrażenie, że to nie było całe światło, ale świeciło, czyli ten czerwony nie zniknął, zielony nie zniknął, niebieski nie znikał, ale tak jakby delikatnie przygasało i troszeczkę mocniej, A powiedz mi, jak długo obserwowaliście ten obiekt, przez ile minut? No wiesz co, od daleka jak jechaliśmy, ja to wtedy syn zauważył. No to jak jechaliśmy, ile mogliśmy przejechać wtedy? 4 kilometry, bo tak wiesz, zbliżaliśmy się gdzieś 2 kilometry do tego. No nie wiem, nie, ze 3 kilometry, no to nie wiem ile. No tak jakbyś jechał w miarę wolno, 3 kilometry, nie wiem ile, to 3 minuty może. Aha. 3-4 minuty. Mhm. 3-4 minuty, bo z daleka to już widzieliśmy. Ale stanęliście autami, tak? To znaczy ja, wiesz, tam w ogóle nie było ruchu takiego, ale gdzieś tam samochody jechały chyba, wydaje mi się. Zresztą nie wiem, nie, w trakcie nie przypomnę. No ale wy żeście się zatrzymali, czy zwolniliście, tak? Zwolniliśmy. Ja nie pamiętam, mi się wydaje, że ja stanęłam na chwileczkę, ale taką chwileńkę, żeby popatrzeć na to, ale Mikołaj właśnie do mnie wołał, że on się tego boi i mama jedź, on się boi, coś takiego było. Aha, i to była, a wcześniej się interesowałaś takimi zjawiskami, czy to było... Nie, w ogóle. Nie, to znaczy, wiesz, archiwum nic oglądałam. Ktoś może powiedzieć, że jakieś skojarzenie, no oglądałam archiwum nic, jakieś inne filmy z jednej wojny i tak dalej, no i to wszystko, ale, ale żeby się tak interesować i doszukiwać się czegoś, wiesz, to nie. Dlatego jak myśmy jechali i mój syn mi powiedział, że coś takiego jest, to pierwsze, co mu powiedziałam, Mikołaj, to są światełka komina. Dlatego, że w Olkusie jest taki komin. Tylko posłuchaj mnie teraz. Tylko z daleka, owszem, ten komin zawsze widać było. Tylko Mikołaj do mnie mówił, mama, tych światełek jest dużo. I jak dojeżdżaliśmy, to zauważyłam, że nie może być komin, bo komin jest po prawej stronie, jak się dojeżdża, wiesz, na Kogutku.
po prawej masz tej drogi, tam gdzieś dalej w głębi, a to było po lewej stronie naszej, więc nie ma możliwości. Tam w ogóle jak gdyby las jest, to jest taki teren, odcinek z lasem i takim małym zajazdem, takim, który był czynny, nieczynny, ja nie wiem, czy tam czynny. Aha, tam był taki leśny park, tak? Tak. Wiesz, no żałuję bardzo, gdyby to było, wiesz, krótko po obserwacji, to można by było pojechać tam i jakieś pomiary porobić, nie? Wtedy. No bo jakbym wiedziała, wiesz, ja wtedy mówiłam paru osobom. Ja wtedy takim gdzieś tam znajomym opowiadałam i mówiłam, no wielu osobom znajomym mówiłam, bo od razu, wiesz, jak przyjechałam po pierwsze, to i rozpowiadałam, no ale większość ludzi to mi mówiło właśnie, co, i tak nie uwierzyłam w to, co oni mi mówią, wmawiając mi, że a, to może widzieliście tam, nie wiadomo, co jakieś odbicie czy coś. Nie, wiesz, to ja jestem, nie zmyślam sobie w głosku, jak ktoś zobaczy, to widzę i koniec. Nie dodaję, nie odejmuję nic do tego, co widzę, nie koloryzuję, po prostu coś takiego widziałam i to nie tylko ja, więc to jest ważne, że to nie tylko ja. A tam kilka osób to widziało wtedy, tak? No mój syn widział, wiesz, mój syn to widział i on pierwszy zauważył te światełka. I on dnia dzisiejszego, on się bał nawet tego, bo ja jak z Mikołajem rozmawiam, to on do mnie mówi, mama, ja to dobrze pamiętam. Pamiętam. Mikołaj ma 15 lat teraz, no to wiesz, jak widział to parę lat temu, no to 12-latek to nie jest, czy 11-latek nie jest taki ślepy jakby i też widzi. To on mówił do mnie, no bo ja byłam skupiona na kierownicy, patrzę na drogę, jadę przed siebie, a on mówi, mama, patrz, tam światełka są u góry. Ja mówię, jakie światełka? No i mówię, no rzeczywiście. Ja mówię, a pewnie komik i dalej prowadzę, tak z daleka, bo tam się tak wjeżdża z górki. Więc ten kogutek widać z daleka. A on mi mówi, nie, te światełka są kolorowe, zobacz, tam coś jest u góry. I to moje dziecko mi mówiło. I wiesz, ja, Mikołaj, który w ogóle to już, w ogóle nie jest bajarzem, no ale wiesz, ja faktycznie patrzę i widzę. No jest, podjeżdżam i jest. Ja mówię, Mikołaj, może to nie ma? Nie, mama, jeszcze rozmawialiśmy niedawno. Nie, mama, on wiecie, dzieć, bo żeby, no bo się boję, no. Ale no. A ja to jestem taka, że ja bym poszła. Wiesz, bo ja jestem ciekawka i tak. Ja bym pewnie się zatrzymała, gdybym sama była i bym coś kombinowała, żeby jakoś... A syn ile wtedy miał lat? Nie wiem, 11. 11, 12. No ale te światełka naprawdę były widoczne i ten niby taki talerz, nie talerz, no nie wiem, to tak jakby... No wiesz, nie talerz do końca, bo to trudno porządek, no narysowałam ci, takie, o, tak. Ale to było bardzo płaskie, czy takie rozszerzające? Nie bardzo płaskie, nie było płaskie, bo to było tak jakby wokół, tak jak ci narysowałam, tak jakbyś na przykład zrobił z kartonu taki pasek, połączyłbyś, a na tym położyłbyś od góry talerz i od dołu talerz. Tak jak na tym rysunku? Tak jak na tym rysunku, tak to wyglądało. I te światełka były właśnie na tym pasku. Kurde, a tam to było czarne, ciemne. Jeszcze, wiesz co, jeszcze żeby można było określić dokładną datę i ile lat temu to było. Dokładnie, wiesz co, ja musiałabym to jeszcze gdzieś tak próbować w myślach odtworzyć sytuacyjnie kiedy, bo teraz ci nie powiem dokładnie, na pewno latem. Na pewno to było lato. Lato, jesień, tak, no końcówka lata na pewno. Nie początek. To była końcówka lata. No to, ale mniej więcej tak 3 lata temu? 3-4 lata. No to gdzieś ten okres, to wtedy Arek Miazga opisywał, że tam gdzieś widziano właśnie potężny spotek. Tak? No to widzisz, no to może coś z tym jest rzeczywiście. I mniej więcej w podobnym okresie ten słup widziałam taki. Mhm. Też te 4 lata, no 4-5 lat temu może. Tak próbuję też zidentyfikować. Bo to było przed przeprowadzką tutaj w to miejsce, gdzieś rok przed przeprowadzką, no to 4 lata może też. No tak, widzisz, ludzie biorą się dopiero, wiesz, uczą się na błędach, coś widzą, dopiero potem kupują sprzęt, nie? Jak coś przypadkiem. Tak, to znaczy wiesz, teraz gdybym wiedziała, pewnie już nigdy nie spotkam, bo wiesz jak to jest. A to, no, to wiesz, to by było nagranie bezcenne, to jest takie materiały to są bezcenne. To coś takiego, to ja naprawdę w to po prostu ja sama nie mogę w to uwierzyć, że widziałam to, a wiesz, i wzrok mam dobry i tak dalej, i było i koniec, no, było. Tak jak mówię, no moje dziecko też widziało, ja widziałam, nigdy się tego nie wyprę, nikt mi nie mówi, żadnych laserów, żadnych, wiesz co mi już mówili? Powiem ci.
jak opowiadałam takiemu chłopak mojej koleżanki grów antyterrorysta, tak wiesz, no to on nie wierzy w takie, znaczy nie wierzy, no nie bardzo, więc on mi powiedział, że są takie jak gdyby samoloty, które nie są widoczne, coś mi tam zaczął tak gadać, takie głupoty, wiesz. No, no. I czy oglądałam taki film, a może to jest jakiś samolot, no tak, tak no ludzie rozmawiają, no oczywiście, może to jest jakiś samolot, mówię, Amerykanie tworzą, w ogóle różne siły zbrojne tworzą pojazdy, które nie są widoczne, wiesz. No tak. I tak dalej, i tak dalej. No mówi się o tym, prawda? Opowiada się o tym. Ja mówię, no tak, ale to nawet nie miało kształtu. Taki film był amerykański, pamiętasz? Nawet był o takich samolotach. Są te samoloty, które nie są przez radary odbierane. Tak, 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 ale one latają, one się nie zatrzymują w ten sposób. No właśnie, i on mi o tym opowiadał, ale wiesz, ja jestem ciekawską osobą, więc ja sobie czytałam o tym i powiedziałam mu, no tak, ale nie stoi w miejscu. Coś takiego nie wisi i to cały czas w jednym miejscu. Jedziesz te parę minut, te trzy minuty, cztery, a to cały czas w jednym miejscu, bo jak ja już zauważyłam, jak Mikołaj mi to pokazał, to ja już wzroku nie spuszczałam, to znaczy na drogę na to patrzyłam. Cały czas to było w jednym miejscu, cały czas przez te parę minut. Nie zmieniało pozycji w ogóle. W ogóle. No, to tyle. Wiesz co, porozmawiamy, jakby coś jutro do południa, dobra? Bo ja jeszcze muszę sobie tam przy, młodszy musi przy lekcjach, więc ja muszę jeszcze kolację i tak dalej przygotować. No przez telefon wejdę tak szybko na Facebooka. Ale... Dobra, dobra, słuchaj, ja się wyłączam, dzięki za informację. Dobra. A ty przypomnij dobra. Sobie, kiedy to było. Jasne, że tak, spróbuję to jakoś, z Mikołem porozmawiam jeszcze. No to dzięki, dzięki za info. No to na razie miłego, cześć, papa.